Siemanko, siemanko moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Kuba, czyli You Can Life. Witam was moi drodzy w poradniku, w którym dowiesz się, jak bardzo, bardzo, bardzo szybko wbić kasę oraz exp, jeśli chodzi o rzekę Kongo, czyli o ten ostatnią mapę, która się odblokowuje na 75 levelu. No oczywiście ten poradnik może być w jakiś sposób przydatny dla ludzi, którzy kupili pakiet Kongo, aczkolwiek z góry zaznaczę, że nie do końca. Dlaczego? Dlatego, że ci, którzy kupili Kongo, nie będą mieli tej wędki. Tej wędki, którą mają osoby, które biły 75 level. Znaczy samą wędkę, nie chodzi o wędkę, bo wędkę mieć będziecie, ale nie będziecie mieli przyponu, nie będziecie mieli żyłki z tego, co się dowiedziałem, więc cały misterny plan w pizdu, jak to się mówi, więc jakby tutaj nie opłaca się zdecydowanie kupować pakietu, ale ja wam przedstawię taką szybką metodę, jak możecie wbić szybko exp, szybko kasę, chociaż już myślę, że ktoś, kto ma, moi drodzy, poziom 75, no na brak kasy nie narzeka, tak jak widzicie, u mnie już jest to 3 miliony, niedawno było 2. Sprzęty pokupowałem, nic z tej kasy tak naprawdę nie było i już powoli nie ma co z tymi pieniążkami robić. Swoją drogą szkoda, moi drodzy, że nie mogę zrobić jakichś zawodów, turnieju, czegokolwiek, na co bym przeznaczył 1 000 000 złotych, czy tamtych pieniążków w grze, oczywiście nagrody i ktoś z was by mógł to zgarnąć. No szkoda. No ale dobrze, moi drodzy, jak to szybko zrobić? Ta metoda działa na innych łowiskach również, ale jeśli chodzi o inne łowiska, to oczywiście będzie w innych odcinkach, które znajdziecie na pewno na moim kanale. Moi drodzy, potrzebna nam jest wędka oczywiście najmocniejsza, jaką możemy mieć, czyli ta Tropicana, najlepiej z kołowrotkiem, to się nazywa to multiplikator oczywiście, do 40 kg, tak samo wędka i tak samo przypon, ciężarek, pocisk 36 g, haczyki offsetowe, ja stosuję 11, oczywiście jeżeli są mocniejsze dostępne, to jak najbardziej możemy je założyć, ja nawet z ciekawości zobaczę, moi drodzy, czy mogę tu kupić jakieś mocniejsze offsetowe, chociaż jestem na łowisku, więc... Ale mogę 12. No to dla próby, dla odcinka, dla widza, moi drodzy, założę haczyki offsetowe 12. Zobaczymy, czy to coś zmieni. 11 bardzo oddawały. No i oczywiście te kopytko 15 cm, koniecznie nocne. No to niestety kupujecie za żetony. Dlatego między innymi żetony bardzo, bardzo warto składać i robić różne misje, żeby te żetony mieć. To kopytko po prostu to jest najlepsze, co może być. No i moi drodzy, przenosimy się oczywiście na łódkę, na motorówkę. Teraz jesteśmy tutaj, niestety czasu zmienić nie mogę, jesteśmy tu, moi drodzy, przy wodospadzie. Pokażę wam miejscówkę od razu na markerach, byście wiedzieli, co robimy. Zasada jest bardzo, bardzo prosta. Oczywiście mamy tutaj, proszę bardzo, na okonia nilowego. Będziemy łowili okonia nilowego. Od razu mówię, że ten marker nie jest moim markerem, ale te dwa pozostałe już tak. Te dwa pozostałe to już są, moi drodzy, moje markery. Markery w nocy właśnie złowiłem. To jest na razie póki co mój rekord. I drugi marker. Także możecie sobie jak najbardziej tutaj... Zresztą nie jest trudno trafić. Powiem ci najbardziej wprost, jeśli respisz się na pomoście, na którym masz motorówkę, no to po prostu płyniesz w lewo, w stronę tej góry, ta góra cię prowadzi do wodospadu, tu nawet tak naprawdę stricte markera nie potrzebujesz. Ja się zrespiłem na nowo, więc wydaje mi się, że nie mam zarzuconej kotwicy, a ostatnio oczywiście jak najbardziej łowię tutaj na kotwicy. Jeśli masz słabszą wędkę, możesz próbować bez kotwicy, aczkolwiek jest to dość uciążliwe, bo jak widzisz, tutaj stoisz naprawdę na granicy i ta woda mocno, mocno, mocno cię będzie znosiła. Chociaż skoro mnie nie znosi, to i możliwe, że kotwica mi się zapisała. Nawet sprawdzimy, moi drodzy, żeby nie było rozczarowania, ale do czego zmierzam z naszą wspaniałą metodą. Mamy kotwicę? Nie mamy kotwicy. Jak widzicie, nie mieliśmy kotwicy, czyli po respieniu się niestety kotwicy nie ma. Polega, moi drodzy, to na tym, że zawsze macie czas, zawsze ustawiajcie sobie czas, mi się to akurat teraz przesunęło na dzień, ale zawsze ustawiajcie sobie czas na noc, na przykład na 21 tego garba i uwierzcie mi, że przez te 2 godziny jesteście w stanie fajną rybę wyciągnąć, tak samo drugi garb,
ustawiacie tylko na noc, łowicie medalowego okonia, łowicie unikata i przesuwacie na następną noc. Oczywiście, może ci się trafić młody czy zwykły okoń i na to wpływu nie masz, ale mówię o zasadzie takiej, że jeżeli już jest taka fajna kolejność, jeżeli już trafisz unikata, no to wiadomo, że kolejnego unikata tej nocy nie trafisz. Wiem to, bo sprawdzałem, testowałem, nic to niestety nie dało. Także jeden unikat na jedną noc może ci tutaj siąść. Oczywiście najpierw może ci siąść medalowy, później unikat, to masz sytuację idealną i w tej prostej sytuacji po prostu przesuwasz na następną noc, łowisz następnej nocy i tak wyciągasz kolejnego unikata, kolejnego medalowego i w ten oto sposób, bardzo prosty, możesz, no, za jednego unikata tu zgarniasz całkiem nieźle expa, już o kasie nawet to nie mówię. I wtedy nie bawisz się w te małe rybki, w te jakieś zwykłe okonie, które tam mają po 5 tysięcy czy po 10 tysięcy expa, aczkolwiek ja mam taką zasadę, że nie gardzę rybą, która ma więcej niż 10 tysięcy expa, to już jest ok. Natomiast uważam, że jest to strata czasu, więc jeśli byś nie przesunął czy nie przesunęła po prostu czasu po złowieniu unikata, to będą ci brały zwykłe okonie, które też będziesz holować, będziesz tracić czas, bo w tym czasie, w którym ty byś ten czas po prostu przesunął, to no, może już byś złowiła po prostu jakiegoś unikata. Jak widzisz, chcę ci tu też pokazać, że ustawienie czasu na ten szczytowy moment na 20 godzinę nie jest dobrym pomysłem, bo jak widzisz, rzucam i tak naprawdę nic za bardzo nam nie bierze, więc lepiej jest od razu po prostu ustawiać na nockę, na tą powiedzmy 22, 23, w ciągu godziny czasu w grze wyciągasz takiego unikata, wyciągasz medala i po prostu przesuwasz to na następną dobę. No i tak po prostu lecisz, aż stwierdzisz, że jest ok. Ja tak sobie na przykład liczyłem, jak chciałem wbić nowy level, ile potrzebuję, ile muszę tych unikatów złowić i mi bardzo fajnie to oddawało, naprawdę jestem bardzo zadowolony. Mówię, to kopytko no, w tej chwili nie może oddać, bo jeszcze mamy jasno, więc też na nie nie złowimy, ale ja tu sobie spróbuję na próbę jeszcze, jak tu jesteśmy, wziąć na przykład kopytko kolorowe, moi drodzy. Pamiętaj, że założyłem teraz haczyk 12.0, więc może nam to wyeliminować jakieś mniejsze okonie i właśnie też takie jest założenie i taki jest cel. Ja tu jak najbardziej chcę, kochani, polować tylko duże okonie, duże unikaty, no bo taki jest cel wtedy wbicia levelu. No jedną rybkę dla was złowię w tym odcinku, żeby wam pokazać. Przypuszczam, że jakiś zwykły mógł się tutaj nam trafić, tylko tak jak mówię, zmieniłem kopytko na to kolorowe, bo mamy jeszcze dzień. Oj, idzie po wodzie, więc może być unikat, ale to też nie jest wcale regułą, moi drodzy, bo no, zwykły też potrafi walczyć jak unikat i to dopiero tak naprawdę na 100% się przekonujesz, jak go wyciągniesz. Nigdy tutaj nie masz żadnej reguły. Zdarza się też, że na 4 metrach ci unikat ładny siądzie 160 parę kilo i go po prostu od razu do łódki wciągasz zupełnie nieświadomie, zupełnie przypadkiem. Takie rzeczy też się dzieją, choć nie radzę ci tak jakby próbować, bo to jest bardziej łód szczęścia, to jest losowa sytuacja, to nie jest jakaś metoda, na którą warto jakby tak próbować. Znaczy, jak chcesz się bawić, testować, to testuj jak najbardziej tak, ale moim zdaniem lepiej jest po prostu robić tak, jak ja to robię, czyli po prostu rzucać te markery, czy tam plus minus. No widzicie, młody okoń, no i one tak walczą, dlatego też między innymi no 1510 doświadczenia, no to się, moi drodzy, w żaden sposób nie opłaca, dlatego no moim zdaniem po złowieniu unikata, jeżeli mają ci takie właśnie ryby brać, to lepiej jest przesunąć na następną dobę, na następną noc i wtedy sobie już na spokojnie złowić kolejnego unikata, a nie tam takiego małego, bo jak widzisz, no w tej porze, no to te ryby no nie są niestety za duże, a jestem pewien, że jak złowisz już unikata, to nie. No oczywiście czasami wieczorem w tych godzinach około 20 również nam jakiś fajny unikat może siąść. Może teraz siadł, ale może to również być, moi drodzy, medalowy. Tutaj tak naprawdę nie jesteś tego nigdy pewna, co ci wzięło. Dlatego też między innymi, moi drodzy, polecam najmocniejszą wędkę,
kołowrotek mam zawsze skręcony na maksa. Jak widzę, że jest mocniejsza ryba, to żeby ją szybciej wyciągnąć, to zobacz, mam wędkę możliwie do dołu i robimy pompowanie, którym jak widzisz, no coś zawsze tą rybę jesteśmy w stanie przyciągnąć. No medalowego na pewno unikat będzie bardziej nam walczył i z tym już nic nie zrobimy. Jakiś tam czas musi minąć, ale zawsze sobie takie pompowanie będę robić. Nie mówię, że to zawsze oddaje w 100%, bo nie, bo jak masz mocną rybę, to sobie tam możesz pompować i sobie możesz pompować, wiesz, jak jest. No nie ma się co dziwić. Wędkę mamy, pamiętajcie, moi drodzy, na 40 kilo. No i tutaj mamy właśnie przykład, że o, ja tu sobie pompuję, a ryba też sobie pompuje. Także ktoś ma z kogoś bekę i to na pewno nie ja z ryby, a bardziej ona ze mnie. Wyjechała mi, zobaczcie, na 70 metrów, także prawdopodobnie mamy unikata, w najgorszym wypadku medalowego. Najlepsza opcja jest taka, tak jak mówiłem na początku, jeśli najpierw trafisz medalowego, on też fajnie oddaje, jeśli chodzi o doświadczenie. Później trafisz unikata i za chwilę przesuwasz na następną noc. Jak sobie tu stoisz na tej łódce, może to trochę nudne, ale jeżeli chodzi o samo ekspienie, czy szybkie zdobycie kasy, to jest to pomysł dobry. No, co do osób, które no niestety no, mogą łowić na spławik, to mogą rzucać tutaj po prostu w ten sam sposób na spławik. Efektów nie gwarantuje, no bo cóż wam mogę powiedzieć, macie słabszą wędkę i generalnie no, to nie to samo, tak? To nie to samo, ale próbować możecie. Możecie pochwalić się w komentarzach, czy łowiliście tutaj na spławik. Według mnie na spinning, na tą wędkę castingową, to po prostu jest najlepiej. No dobra, wyciągnę wam, moi drodzy, tą rybkę. Spieszymy może troszkę tempo. Zobaczcie, bo tu mamy już 80 metrów. Także wyciągnę wam tą rybkę i pokażę, co tutaj mi chwyciło o godzinie 20. Było chyba 20, jak zaczęła brać. Na kopytko 15 cm, takie pomarańczowo, czerwono, żółte, generalnie jaskrawe. Ja już tak z przyzwyczajenia, moi drodzy, zacząłem rzucać tym kopytkiem nocnym. Nawet pewnie bym szybciej coś fajnego trafił, gdybym tym kopytkiem bez sensu nie rzucał. Ale też wam właśnie między innymi pokazałem, że na kopytko nocne, no kopytko nocne jest dobre wtedy, kiedy naprawdę jest ciemno. Kiedy jest jasno, no ciekawe, co nam się tu trafiło, żeby się nie okazało, moi drodzy, że mam jakiś rekord osobisty, bo jeszcze mi żaden unikat tak daleko nie odjechał. Na tyle metrów, więc żeby się nie okazało, że jednak to kopytko pomarańczowe, jaskrawe w kolorach wskaźników od naszej wędki, że ono jest lepsze, no to dlatego tym bardziej kończąc ten odcinek po prostu wam do końca pokażę, jak tą rybę wyciągam, żebyście mogli połowić ją razem ze mną. Życzę, moi drodzy, też powodzenia wszystkim. Pochwalcie się swoimi największymi okazami, jakie wam się udało tutaj złowić, na przykład jeśli chodzi o konie nilowe. Oczywiście mówimy o unikatach, jakiego złowiliście. Mój póki co rekordowy, no ale Gramdun, moi drodzy. Zrobiłem rozpoznanie Kongo dopiero w niedzielę, czyli tak naprawdę wczoraj. Wczoraj, kochani, mieliśmy live'a z Kongo. I wczoraj dopiero robiłem na live'ie. Swoją drogą zapraszam cię serdecznie. You can live na Twitchu. Link masz w przypiętym komentarzu, masz w opisie. Zapraszam cię na live'y z Fishing Planet na Twitcha. Nie tylko oczywiście z Fishing Planet, ale tam mamy właśnie live'y, na których często jakieś challenge sobie rzucamy. Łowiliśmy też m.in. okonie z brzegu. Tak? Taki challenge był. No i oczywiście byłem oprowadzany wczoraj po Kongo, kolega mnie oprowadzał. Dziękuję, Krychu, pozdrawiam cię serdecznie i bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za oprowadzenie. Tą miejscówkę Krychu mi właśnie tu pokazał, porywalizowaliśmy sobie. Krychu tutaj złowił 204 i no, gdzieś tam w swoich rekordach ma, ale rekordówkę wczoraj przy mnie wyciągnął, 204 kilo okonia, a mój rekord to póki co tam te 190 kilo, no chyba, że teraz właśnie bijemy rekord, to raczej wątpię, ale zobaczymy. Zobaczymy. Już 20 metrów, jak widzicie, ja cały czas staram się to w taki sposób pompować. Ta metoda też fajnie na arapaimach oddaje, jak łowicie z brzegu.
Ale odcinek Arapaima będzie na kanale osobny, także koniecznie zostaw suba. Jeżeli Cię interesuje tematyka Fishing Planet czy innych poradników z gier, to zostaw suba, bo ten kanał stworzyłem jako nowy kanał specjalnie poświęcony poradnikom z gier. A my już się dowiadujemy, moi drodzy, co ja tu wyciągnąłem. Pewnie nic wielkiego, mając życie. No, nie jest on mały, moi drodzy, nie jest on mały, bo 186 to nie jest mały, ale rekordu też nie pobiłem. Natomiast zobaczcie, to jest to, co też powiedziałem. 50 tysięcy kasy, 27 tysięcy expa. I to jest to, co jest warte świeczki. Pozdrawiam serdecznie kolegów z łowiska, dzięki Wam. A ja Wam też również dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!